Cześć, witam was w kolejnym vlogu. Jesteśmy po raz kolejny na polu z rzepakiem. Rzepak ozimy. Dzisiaj już nieco spóźniony oprysk na chwasty jednoliścienne, samosiewy głównie. Chociaż suma summarum niezbyt tu powyłaziły, ale stwierdziłem, że lepiej popryskać. Szczególnie, że nie jest to jakiś ogromny koszt. Moje domowe roboty w storniki się poluzowały. Jest bryndza. Dobra. Już składamy drugą stronę i jedziemy. Na polu mokro. Jak chyba u każdego. Ostatnio wszędzie padało. Strasznie wszędzie mokro. Wiatr jest, nie wiem, czy w ogóle będzie słychać, co do was mówię. Dobra. Że wszystkie dysze ładnie mi ruszą, nie będzie kłopotu. Generalnie ta strona jest ok. Tam to też raczej problemów nie powinno być, więc ruszamy. A więc dziś idzie herbicyd na chwasty jednoliścienne, do tego multifoliar, czyli miedź i cynk, i jeszcze dzisiaj zdecydowałem, że jeszcze do tego bor 5 litrów na 3 hektary 11% z tego, co dobrze tam przeczytałem na opakowaniu. Mam nadzieję, że ten rzepak jeszcze mi się zregeneruje, bo nie wygląda on najlepiej. No ale jak to mówią, nadzieja matko głupich. Ja właśnie mam tu nadzieję, że jeszcze coś z niego będzie. Proxima sobie radzi bez większych problemów. Myślałem, że będzie dużo gorzej, a jest. No może nie jest dobrze, ale jest całkiem w porządku na polu. Myślałem, że będzie gorzej. No, rzepak nie wygląda najlepiej. Jest strasznie rzadki. Wyszły mi bardzo słabe wschody. Głównie chyba dlatego, że został posiany za głęboko. Kolega, który mi siał Forterro, miał w siewniku redlice talerzowe i ten rzepak chyba mi za głęboko poszedł w ziemię, przez co jest właśnie taki efekt. Ale ciężko mi oceniać. Może wina jest w technologii, może za słabo przygotowana działka. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tak jak już nieraz mówiłem, rzepak po raz pierwszy w naszym gospodarstwie. Dlatego też no, nie mam jako takiego doświadczenia w uprawie. Więc ciężko jest też mi cokolwiek powiedzieć, co ma wpływ na to, że jest on niezbyt ładny. Mam nadzieję, że
dzisiejszy oprysk mu pomoże. Złożyła mi się lanca. Akurat w tej części, gdzie jesteśmy, była wcześniej łąka wyorana. Taki tutaj mały kawałek 20-arowy. I właśnie tu na tej łące jeszcze, właśnie nie wiem dlaczego, na tej łące jeszcze jako tako. Wydaje mi się, że była nieco twardsza ziemia przez wystające gdzieś korzenie jeszcze i ten rzepak został posiany trochę płycej. Dlatego teraz mamy właśnie taki efekt, że jest tu nieco lepiej wyglądający, ale wiadomo, rewelacji nie ma. Już myślę, że raczej nie będzie. No, widzę, że mi się dysza już przestawiła przez to, że złożyła się jedna część i chyba sobie muszę wysiąść ją poprawić. Widzę, że trochę za małe mam ciśnienie. Powinno być gdzieś około 5 barów. Lepiej widzę po samych dyszach, że nie działają tak jak powinny. Dobra, muszę wysiąść tak i tak, niech to się rozwieje. No niestety, opryskiwacz jest jaki jest. W sumie można powiedzieć, że jest prawie nowy, bo od niedawna w naszym gospodarstwie, no ale... Ale wiadomo, jak to polski sprzęt, nie należy on do czołówki. Pryskać jakoś tam pryska, ale myślę, że na jakieś większe tam areały to nie zdawałby takiego egzaminu. Teraz dysza dobrze działa. Jest trochę wiatru, opryzg wznosi, ale staram się w miarę nisko utrzymywać lance. Wiadomo, cudów nie ma. Planuję jeszcze zastosować tu RSM jakieś 100 litrów. Żeby ten rzepak podgonić, tak jak właśnie tutaj na tych uwrociach na brzegach pola. Właśnie nie wiem dlaczego, czego to jest wina, że on tak słabo wyszedł. Właśnie tak pierwszy rok, a już takie słabe doświadczenie. Chociaż niektórzy mówią, że z takiego słabego rzepaku można wyciągnąć lepiej niż z jakiegoś ładnie, równo wyglądającego na polu, bo wiadomo, jak komu się uda, to nie jest jakoś tam już chyba z góry przesądzone. Przynajmniej ja mam taką nadzieję. Jesteśmy w najmokrzejszym punkcie pola, a nie ma tragedii, więc... Generalnie jest nieźle. W sumie objeżdżając pole mam już 1/3 opryskaną, bo to działka jest taka kurde szeroka, a krótka. A 3 hektary to wiadomo, nie jest to zbyt jakieś kolosalne pole. Myślę, o właśnie, nie powiedziałem, dzisiaj jest 16 października. Ale myślę, że tutaj bory, cynk, miedź jeszcze tutaj trochę pomogą nam. Pod
dogonieniu tego rzepaku. No i RSM niestety nic na to nie mogę poradzić. Do tej pory padał deszcz. Dziś jest pierwszy dzień takiej prawdziwej polskiej ładnej jesieni. Dzień był na tyle ciepło, że można było w krótkiej koszulce wyjść na dwór, więc coś niebywałego od już paru ładnych tygodni. Jest kurczę spory wiatr i znosi mi ten napis trochę. Ale myślę, że jakoś to będzie. Mam taką nadzieję, że jeszcze się uda ten rzepak jakoś uratować. A jak będzie, to się okaże na wiosnę, co z niego będzie. Wiadomo. Nie ma co teraz zbyt wiele wymagać. Ale myślę, że teraz jeśli pójdzie RSM, to jeszcze w jakimś tam stopniu go podgonię. Jeśli macie jakieś swoje spostrzeżenia co do właśnie uprawy, właśnie możecie napisać w komentarzu, co jeszcze można zrobić, żeby to jakoś odratować. Tam w normalnych kosztach, wiadomo, też zainwestować, jakby Bóg wie nie ile, to też nie jest żaden sposób. Niestety jeszcze też nie miałem czasu zająć się tym opryskiwaczem, żeby tą stabilizację założyć. No i ścieżka w bruździe. A lanca wygląda jak wygląda. Może sobie wyjadę z tej bruzdy, tylko trochę opuszczę, bo nic z takiej roboty. No i co? Chyba będę kończył, bo tu w sumie robi się ciemno, to mało co będzie widać. Jeśli macie jakieś rady co do właśnie uprawy, to możecie właśnie napisać w komentarzu. Więc co? To chyba tyle. Może jeszcze coś z RSM-u uda się wrzucić. Postaram się po dniu go rozlewać, żeby było fajnie widać co i jak. Muszę też jeszcze popróbować opryskiwać, bo nigdy jeszcze nie próbowaliśmy RSM o nim rozlewać, jak to działa na tych dyszach do właśnie do RSM-u. Więc co? To chyba tyle. Trzymajcie się i cześć.